Słychać mnie wszystko? Tak, a mnie czy dobrze słychać? Dobrze? Tak, bardzo ładnie. No, witamy. Więc zaczynamy już właściwą audycję. Z tej strony Piotr, antykapitalistyczne. Jest z nami Angelika Krawczyk. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ten cudowny wieczór. Angelika się trochę spóźniła. Mówiłaś właśnie, że dopiero wracasz z protestu. Zakładam, że chodzi o sprawę aborcji. Tak, zgadza się. W Krakowie zorganizowaliśmy spontaniczny protest związany z wynikiem właśnie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego. I niestety potrwał on dłużej niż zakładałam, że potrwał, dlatego się troszeczkę spóźniłam. Nie, no nie szkodzi, to jest tam parę minut zaledwie. No dobra, może na początek w ogóle opowiesz, kim jesteś, co właśnie, gdzie działasz, czym się zajmujesz. No więc ja w sumie jestem 21-latką, która gdzieś tam sobie w wieku 15 lat uwidziała, że podoba mi się polityka, bo podobały mi się lekcje włosów w gimnazjum. I odkąd pamiętam, w sumie chciałam działać i w momencie, kiedy ukończyłam pełnoletność, skończyłam tą magiczną 18, stwierdziłam, dobra, trzeba się zaangażować w coś. A w tamtym momencie, w 2017 roku, największą partią lewicową, która gdzieś tam działała w moich rejonach, w moich tam kierunkach właśnie poglądów politycznych, była partia Razem, dlatego się też do nich zapisałam. A po swojej drodze jeszcze działałam w krakowskiej Manifie, troszeczkę tam wspomagałam Strajk Kobiet tutaj w Krakowie, Amnesty International. Trochę tego było w zaledwie 3-letnim okresie mojej faktycznej działalności politycznej. No, nie marnujesz czasu na Facebooku na pewno, jak spora część lewicy. O nie, zdecydowanie marnuję czas, jak najbardziej. Ja żyję na social mediach, aczkolwiek posiadam wrodzoną umiejętność do multitaskingu, więc potrafię kilka rzeczy na raz robić jednocześnie. Ale no nie marnuję czasu, bo jednak widzę, że odkąd zaczęłam się angażować, czyli tak jak mówię, to była połowa 2017 roku, no to jest coraz gorzej. Coraz gorzej, jeżeli chodzi o prawa człowieka w Polsce, jeżeli chodzi o prawa kobiet, jeżeli chodzi o prawa osób LGBTQ+, jeżeli chodzi o prawa pracownicze, idziemy tylko i wyłącznie w dół. No, bo w tym momencie, jak rozumiem, jesteś w. Zgubiłem gdzieś swój profil. W krakowskim Razem ty tam zasiadasz na jakimś wysokim stanowisku, co nie? Ja wiem, że to jest wysokie stanowisko. Członkini zarządu okręgu. O. Tak, jestem członkinią zarządu okręgu partii Lewica Razem w Krakowie. A z racji tego, że moja partia polityczna nie wierzy w figury liderów, liderek, jeżeli chodzi o dowodzenie statutowe partiom, jeżeli chodzi o nasze struktury, dlatego działamy na zasadach zarządów. I my mamy w Krakowie pięcioosobowy zarząd, którego ja jestem członkinią, czyli no tam można powiedzieć, że tak w cudzysłowie sobie zarządzam tam chyba 300 osobami mniej więcej w tym okręgu, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji takich, wiesz, regionalnych. Co chcemy się zaangażować, co chcemy zrobić, na co chcemy przeznaczyć nasze składki i tak dalej. Właśnie, może tak jak jesteśmy przy tym temacie, może opowiesz, jak to w ogóle, czy w praktyce to działa, to właśnie ta decentralizacja, że tak powiem. Bo jak się patrzy z zewnątrz, to jednak czuć tych liderów, że jest właśnie jakiś Zandberg, jakaś Zawisza może. I tak dalej, że jednak ci liderzy tak, jak jeśli nieformalnie, to jednak są. Oczywiście, nieformalni liderzy, liderki są jak najbardziej. Wydaje mi się, że głównym powodem, dlaczego tak to wygląda, jest to, że to są osoby, które są najbardziej rozpoznawalne w tym momencie, jeżeli chodzi o moją partię. To są osoby, które ją zakładały i są głównymi takimi
twarzami tej partii od 2015 roku. I wreszcie udało im się dostać przy naszej pomocy, przy oczywiście głosach obywateli do Sejmu, dlatego no, chcąc nie chcąc, to są najbardziej widoczne osoby. Ale jeżeli chodzi o struktury wewnętrzne, na tyle, ile mogę się powiedzieć z własnego doświadczenia, ja bardzo je lubię. Z racji tego, że nigdy żadna decyzja nie jest podejmowana przez jedną osobę i każda decyzja, która jest większą decyzją, jest przegłosowywana. To jest coś, co wydaje mi się rozróżnia nas na tle innych partii politycznych w Polsce, ponieważ my wprowadziliśmy tą demokrację faktyczną, jeżeli chodzi o strukturę partii, już na tym poziomie, bo do tego dążymy w całej Polsce, angażując się politycznie. Mhm. To może cię w ogóle w tym momencie teraz zapytam, żebyś może opowiedziała, o co chodziło z tą słynną aferą, z tym sierpem i młotem, jeśli możesz. Bo jak rozumiem, w opisie na Twitterze ustawiłaś sobie właśnie sierp i młot i spowodowało to, no wybuchła afera wokół tego. Wydaje mi się, że to była taka trochę śmieszna afera, po prostu nie miał się czym ktoś zająć i stwierdził, dobra, to dzisiaj jest fajny dzień na wystalkowanie jakiejś randomowej działaczki, która ma, uwaga, emoji sierpa i młota w bio na Twitterze. Jeżeli ktoś zwrócił na to uwagę, a obserwował mnie na Twitterze i na Instagramie, to na Instagramie swego czasu też tam miałam. I z tą emoji, to sprawa jest taka, że ja już ją miałam w tym bio na Twitterze od ponad 2,5 roku, gdzieś będzie. I nikt do tej pory nie zwrócił na nią uwagi. Na Instagramie nie wiem, czy taki długi okres czasu faktycznie ona tam widniała u mnie, bo szczerze nie mam pamięci do konkretnego momentu, kiedy to umieściłam. Aczkolwiek no, było to na moim profilu już od długiego czasu. A sprawa zaczęła się rozwijać w momencie wtedy, kiedy stwierdziłam na Twitterze, że nie lubię filmu Pulp Fiction i Fight Club. Nie podobają mi się te filmy i od dziś zamierzam oglądać filmy, które są tworzone przez kobiety dla kobiet. Z racji tego, że ja osobiście nie przepadam za przemocą, nie lubię oglądać przemocy i stwierdziłam, dobra, dzisiaj mam taki humor, napiszę sobie takiego tweeta, bo mam takie przemyślenie. Po czym on zdobył bardzo dużą uwagę, nie wiedzieć w sumie czemu. Bardzo dużo osób o przeciwnych poglądach politycznych, z tego co tak sobie sprawdziłam ich profile na Twitterze, zaczęło mi odpowiadać, że się nie znam, że... Ulubiony film chłopców obraziłaś. Tak, że obraziłam po prostu ulubiony film chłopców i mężczyzn na całym świecie. I kim ja to w ogóle jestem, że jestem krytykiem jakimś, nie wiem, filmowym, gdzie oczywiście czegoś takiego nie napisałam. Po prostu stwierdziłam, że nie podobają mi się te filmy i od dziś nie zamierzam ich oglądać. I nie uważam, nie widzę w nich fenomenu. To jest moja opinia. No i po tym zakładam, że po prostu jakiś... Ja przepraszam za to wyrażenie, ale ja już prześmiewczo tak troszeczkę mówię na ten temat. Jakiś chłopiec na posyłki Konfederacji zobaczył tego mojego tweeta, wszedł na mojego Twittera, zobaczył to emoji sierpa i młota w tym bio i wysłał to Krzysztofowi Bosakowi. No i się zaczęło. Bo on o 8 rano, mając żonę bodajże w 8 miesiącu ciąży, będąc rzekomo poważnym politykiem, który rzekomo robi jakieś poważne rzeczy, nie ma nic lepszego do roboty. I przypominam, 8 rano w piątek, niż wrzucanie posta z jakąś randomową laską, która ma w bio emoji. No i wyszło z tego, że powstało chyba 11-12 artykułów. Jezu, tyle ludzi do mnie pisało, że jak ja śmię, czy ja w ogóle wiem, że ten symbol znaczy to jedno i to samo. Ja mówię, no wiem o tym, ale znaczy też inne rzeczy, o których wy już nie pamiętacie, albo nawet w ogóle nie wiecie. Bo tam oprócz Bosaka to widziałem w ogóle, jacyś lewicowcy się oburzyli, chyba nawet...
Albo kolega partyjny, albo chyba jakiś wiośniarz tam powiedział, że zgłosi to chyba tam do waszego sądu koleżeńskiego. Tak, to jest mój kolega z partii. No i miał do tego takie prawo. Każdy u nas w partii ma prawo do zgłoszenia jakiejś tam rzeczy do partyjnego sądu koleżeńskiego, jeżeli uważa, że ta rzecz łamie nasz statut partyjny. No i zrobił to, dobra. Miał do tego całkowite prawo. Jeżeli stwierdził, że chce, jeżeli czuje taką potrzebę, to ja nie będę mu wchodzić, że tak powiem, butami do życia i mówić, nie, słuchaj, nie, nie rób tego. Tylko ja nie rozumiem, dlaczego on ogłosił to na Twitterze. Znaczy, ja rozumiem, dlaczego on ogłosił to na Twitterze, chociaż nie powinien, ponieważ to są sprawy wewnątrzpartyjne, o których nie powinniśmy rozmawiać na tapecie tak zwanej i nie powinniśmy jej wywlekać poza partię. Myślę, że to jest też element taki w ogóle szerszego problemu tej naszej dzisiejszej lewicy, że właśnie w naszej takiej, nazwijmy to kulturze, ale to myślę, że jest sfabrykowane sztucznie po 89 roku, że mamy właśnie ten taki fanatyczny antykomunizm, mamy fanatyczne takie przywiązanie do pewnej wersji historii i co najgorsze, właśnie nawet lewica w to wchodzi i kiedy coś się właśnie dzieje związanego z tym, jak na przykład działaczka lewicy ma tego sierpa i młota na Twitterze, albo tam na przykład ktoś obraża Piłsudskiego czy coś, no to od razu pierwsza reakcja, trzeba się od tego odciąć, trzeba się wybielić, nie, nie, ja nie jestem taki, to oni są ci źli, co nienawidzą Polaków, ja jestem tam fajny lewicowiec, a to ja lubię Piłsudskiego i tak dalej. No. Tak, troszeczkę się z tym zgodzę, jest taka tendencja. Ja absolutnie nie będę wypowiadać się za inne osoby, czy też nie wypowiadam się w imieniu partii w tym momencie, mówiąc, że ja trochę tego nie rozumiem, bo skoro mamy w Polsce radykalną prawicę, która wypowiada naprawdę okropne, gorszące rzeczy, co więcej, mając dzisiejszy dzień, albo dzisiejszy dzień, masło maślane, mając dzisiejszy wyrok na naszej opinii, oni doprowadzają, że swoimi poglądami tworzą prawo. Więc ja nie rozumiem, dlaczego nie możemy mieć też w Polsce radykalnej lewicy, która ani jest, ani to nie jest to, co ja mówię. To nie jest coś, co poparłby nawet, nie wiem, Stalin, Mao. Ja tamtych ludzi nie będę popierać, nie będę ich gloryfikować, ani też nie będę podążać za tym, co oni głosili, no bo nie ukrywajmy tego, bo też nie możemy się tego wstydzić w tej drugiej opcji. To nie byli ludzie godni podążania za nimi, to nie są ludzie godni, których należy pamiętać za swoje dobre czyny, ponieważ no te złe są większe niż te, które dobre dokonania oni tam mieli. A to odcinanie się od naszej historii to właśnie prowadzi do tego, że coraz więcej młodzieży, mimo tego, że zaczynają być takie tendencje do tego, że coraz więcej młodych ludzi ma socjalistyczne, komunistyczne poglądy, to oni się ich boją, przez to, że są kojarzeni po prostu z tą komuną, która była w Polsce, a system edukacji, który mamy w Polsce, system nauczania historii, pięknie nam pierze mózgi i wmawia, że komunizm jest zły, mimo tego, że nigdy, nigdzie na świecie nie powstał taki komunizm, za który Marx, Engels, Lenin zakładał. Nigdy i nigdzie. I ja nie rozumiem, ja nie wiem dlaczego, znaczy ja wiem dlaczego, ale nie rozumiem, dlaczego lewica aż tak bardzo się od tego odcina. Bo skoro nigdy takiego prawdziwego komunizmu nie było, który jest utopijny, który no, umówmy się, że to jest piękna wizja, w
której ja bym naprawdę bardzo chciała żyć, ale która jest niesamowicie ciężka do osiągnięcia. Dlatego musimy szukać jakichś półśrodków, ale nie półśrodków idąc w stronę bardziej liberalną, tylko półśrodków idąc w stronę socjalistyczną. Mhm. No ja bym się tu akurat z twoją opinią osobiście nie zgodził tam na temat Stalina czy Mao. Jak wyjdziemy na przykład poza tę naszą taką, nazwijmy to, zachodnią bańkę, to na przykład w takiej Rosji Stalin jest bardzo lubiany dzisiaj, albo takie postacie jak Dzierżyński i tak dalej. No ja po prostu wychodzę z założenia, że wersja historii promowana przez czy to IPN, czy to generalnie taką, nazwijmy to, zachodnią amerykańską narrację jest nieprawdziwa, ale no, możemy się tu nie zgadzać. Ja bym tylko taką krytykę powiedział, może nawet nie tyle wobec ciebie, co generalnie wobec tej całej naszej lewicy, że właśnie mówi, że oni tak odcinają od tego, że tam, tam komunizm, socjalizm i tak dalej mogą się kojarzyć źle z tymi państwami realnego socjalizmu z bloku wschodniego i tak dalej. No, Michał ostatnio bardzo mądry film nagrał, gdzie mówi, no, z czym zwykłym ludziom kojarzy się ta umiarkowana socjaldemokracja. No, przecież socjaldemokraci już rządzili w Polsce. Mówię tu o SLD, mówię tu właśnie tam o epoce Leszka Millera, Kwaśniewskiego i tak dalej. No to, to są czasy skrajnej biedy, skrajnej prywatyzacji, niszczenia wszelkich jakichś praw pracowniczych. To są czasy, kiedy polskie wojsko było wysyłane na jakieś amerykańskie wojny na Bliski Wschód. Chodzi mi o to, że no, tak się straszy tą komuną, a daje w zamian coś zupełnie nieatrakcyjnego. Tym bardziej, że wiele osób, szczególnie jakichś starszych, bardzo dobrze wspomina PRL. To też jest właśnie kwestia tego, jak mówi, że tam ta nasza szkoła pierze nam mózgi. Musimy zauważyć, że my też nie jesteśmy wolni od tego, my jako młodzi ludzie generalnie. Bo właśnie, czy to w szkole, czy to w jakichś filmach, w kulturze, PRL generalnie sprowadza się do tego, że były tutaj protesty, tu i tam, to jest tam zawsze ileś tam lat przerwy. I reszta to są na przykład jakieś nagrania, załóżmy, ze stanu wojennego. I to jest w zasadzie tyle. Zupełnie zapomina się o tym, jak generalnie społeczeństwo polskie zostało wyniesione na zupełnie wyższy poziom. Zniknął analfabetyzm. Budowano szkoły, zbudowano właśnie tysiąclatki na tysiąclecie państwa polskiego i tak dalej. O tym się zupełnie nie mówi, co nie? Albo jak starszą osobą jakoś się porozmawia. Ostatnio też mieliśmy właśnie wywiad z kimś takim, no to zupełnie inne było na przykład traktowanie prostego człowieka, robotnika, na takim czysto nawet ludzkim poziomie. Albo jeszcze, już zaraz ci oddam głos, jeszcze tylko wspomnę, no mówi, że na przykład osoby LGBT są coraz gorzej traktowane, no to przypominam, że na przykład za komuny zmiana płci była zupełnie darmowa. Zupełnie darmowa i w zasadzie od ręki. Trzeba było mieć tylko po prostu papiery od psychologa i nie trzeba się było w ogóle ani jakichś pieniędzy na to wydawać, ani nic. I wszystko było w zasadzie od ręki. Nikt się nie bawi w jakieś tam szczucie ludzi, bo są ideologią LGBT i tak dalej. Tak, wiesz co, Natia, ja cię tylko poprawię, zanim powiem swój komentarz. Nie mówi się zmiana płci, tylko korekta. Przepraszam, oczywiście. Ale tak, jeżeli chodzi o starsze osoby, moja babcia jest na przykład takim bardzo dobrym odnośnikiem. Ja sobie z nią bardzo często rozmawiam na temat tego, co było w PRL-u i w komunie. Ona pochodzi, tak jak ja, z Nowej Huty, tu się wychowała, tu dorastała. I ona bardzo dobrze wspomina czasy PRL-u, bardzo dobrze wspomina kolonie pracownicze, ponieważ mój pradziadek i jej tata pracował w hucie wtedy Lenina, teraz Sędzimira, i mówi, że były finansowane właśnie kolonie dla dzieci, jakieś wyjazdy dla pracowników i pracownic ze swoimi dziećmi, że tak, była bieda bardzo często, ale generalnie to nigdy nie była taka bieda, że było ciężko przeżyć, że nie było zapewnionych podstawowych potrzeb do życia, takich jak, wiadomo, żywność, dach nad głową, praca.
Moi dziadkowie, znaczy już teraz babcia, do tej pory są właścicielami, do tej pory jest właścicielką dwóch mieszkań komunalnych, które właśnie zapewniło im zakład pracowniczy mojego dziadka. I na tym właśnie powinna skupić się dzisiejsza lewica, żeby spojrzeć na to, co było dobrego w PRL-u, co było dobrego za tej strasznej komuny i pomyśleć, kurczę, może powinniśmy dążyć do tego, żeby to jakoś odczarować, tą złą po prostu taką farbę zmyć tej manipulacji medialnej, tak jak mieszkaniówka, tak jak właśnie te kolonie dla dzieci, czy jakieś tam wyjazdy dla pracowników i pracownic zakładów państwowych, żeby to wróciło, bo my tylko z tym splusujemy, bo ludzie, którzy żyli za PRL-u, oni pamiętają to, dużo osób całkiem dobrze to wspomina, że przepracowali, przypuśćmy, 3-4 lata i zakład, przypuśćmy, odzieżowy, w którym pracują, powiedzieli, dobrze, dostaniecie Państwo mieszkanie za tyle i tyle, mieszkajcie, rozmnażajcie się, jeżeli chcecie, róbcie, co chcecie. O takie rzeczy powinniśmy walczyć i ja osobiście o takie rzeczy będę walczyć, bo dla mnie, znaczy będę walczyć, no miejmy nadzieję, że wyląduję kiedyś w tym Sejmie, bo dla mnie to jest niezwykle ważne, żeby takie rzeczy jak podstawowe prawo do posiadania dachu nad głową, do wyżywienia, do wody, do edukacji, to byłoby tak niezbędne dla każdego człowieka, każdego obywatela w Polsce, że ludziom za 30 lat nie przyszłoby do głowy pomyśleć, że to kiedyś było niemożliwe. I tak za takimi rzeczami powinna zajmować się też lewica. Tak, ja absolutnie zgadzam się z wieloma postulatami takimi światopoglądowymi. Ja sama jestem osobą homoseksualną i chciałabym kiedyś w przyszłości wziąć ślub w tym kraju, być może nawet mieć dzieci, ale ja nie zrobię tego, jeżeli nie będzie przegłosowana równość małżeńska. A równość małżeńska nie będzie przegłosowana, dopóki nie będzie więcej osób o lewicowych poglądach siedzieć na ławach sejmowych. A tego nie będzie, jeżeli nie zaproponujemy im alternatywy, która po prostu im się spodoba. Mhm. A czy mogłabyś generalnie tak opisać jeszcze na temat swoich poglądów? Bo umieszasz tego sierpa i młota. Czy uważasz się za komunistkę? Czy bardziej tak po prostu ludziom sympatyzujesz tą ideą? Czy uważam się za komunistkę? To jest ciężkie pytanie, na które do końca nie wiem, czy jestem w stanie odpowiedzieć. Ja, jakby to powiedzieć, czytam Marksa, czytam Mao, Róża Luksemburg, Lenina od 3, 4, może 5 lat. Wiadomo, po swojemu, w swoim czasie. Ja też pracuję, studiuję, więc to nie jest tak, że ja jestem jakąś utrzymanką bogatych rodziców, jak to ludzie czasami lubią myśleć o kawiorowej lewicy. Jestem trochę uprzywilejowana, bo moi rodzice są osobami z klasy średniej i nie jest mnie tak ciężko w życiu, jak wielu innym ludziom. Wręcz powiedziałabym, że nawet łatwo. Ale do tej pory na tyle, ile przeczytałam, na tyle, ile sama się doedukowałam, jestem w stanie stwierdzić, że to, co pisał Marx, to, co pisał Engels, to, co pisał Lenin, chociaż do tego dopiero niedawno doszłam, to jest coś, co mnie się podoba, to jest taki kraj, w którym ja bym chciała żyć. To jest taki świat, w którym ja bym chciała żyć. I dlatego nie do końca jestem w stanie określić swoje poglądy. Nie jestem w stanie stwierdzić. Ja mówię o sobie, że jestem marksistką, bo
brzmi to lepiej niż powiedzenie, no wiecie co, ja czytałam Marksa, Engelsa, Lenina, coś tam, jeszcze jakichś tam innych myślicieli lewicowych, komunistycznych, ale nie wiem, czuję się komfortowo, jak ktoś mnie nazwie, że jestem komunistką, nie obraża mnie to, nie poczuwam się do ogromnej dumy, kiedy zostanę tak nazwana, ale ja sama wiem o sobie, że to nie jest jeszcze to. A czy mogłobyś tak generalnie opowiedzieć, jeśli masz jakąś wiedzę na ten temat? Jak wygląda generalnie kwestia osób o takich bardziej, nazwijmy to, radykalnych poglądach, czy to w twojej partii, czy generalnie w tej lewicy mainstreamowej właśnie, bo jest takie zjawisko, że sporo osób właśnie o takich bardziej skrajnych poglądach właśnie dołącza do tych takich bardziej centrowych właśnie ugrupowań, żeby po prostu coś robić, ponieważ tych skrajnych ugrupowań w Polsce albo nie ma, albo jest to właśnie jakaś taka drobna kanapa, co nie? No jest jakby, jeżeli chodzi o moją partię, to być może jesteś znajomiony z sytuacją Łukasza, chyba tak miał na imię, Łukasz Moll. Mnie chyba jeszcze wtedy w partii nie było, kiedy to wyszło, więc też się nie będę wypowiadać na ten temat, bo ja nie byłam przy tym, tylko czytałam o tym. Trochę tych osób o bardzo radykalnych poglądach jest. One bardzo często się nie ujawniają. Ja też absolutnie nie zamierzam nikogo ujawniać w swoich poglądach. No oczywiście, nie prosimy o żadne nazwiska, żeby nie było. To jest po prostu tak, że my tam sobie siedzimy tak trochę low-key na tym takich, nie wiem, na naszych stanowiskach, jak ja tutaj jestem w zarządzie okręgu, czy nie wiem, w Radzie Krajowej, czy po prostu jesteśmy jakimiś randomowymi szarymi członkami, członkiniami. I jakimś tym naszym działaniem, takim bardzo ciemiężnym, takim malutkim, małymi kroczkami staramy się jakoś przesuwać delikatnie ten dyskurs, nie wiem, powiedzieć, a możemy troszeczkę mocniej docisnąć, a tutaj troszeczkę śrubę przykręcimy w tą stronę. I to jest ciężka robota, ale mimo, no nie będę mówić, że póki co widzę jakieś efekty tej pracy, bo nie widzę, ale ja jestem optymistką i lubię myśleć, że kiedyś tak będzie. A wróćmy może do tego Lenina, co czytałaś. Czy czytałaś może Imperializm? Nie, tego nie czytałam. A, szkoda. A może, no to się tak o po prostu spytam. Generalnie jakie masz poglądy na geopolitykę, na generalnie kwestie międzynarodowe? To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ ja od tego roku studiuję stosunki międzynarodowe. Więc a propos moich studiów. Ja bym chciała widzieć kiedyś piękny, czerwony świat cały, ale prawdopodobnie nie dożyję tego czasu, żeby go zobaczyć, mimo tego, że jestem bardzo młodą osobą. Jeżeli chodzi o moje poglądy na geopolitykę, to tak, jestem zdecydowaną, absolutną przeciwniczką Stanów Zjednoczonych. Jak kiedyś za dzieciaka miałam marzenie, żeby tam pojechać, nie mieszkać, broń Boże, w którego notabene nie wierzę, tylko po prostu pojechać, zobaczyć, to teraz, mimo tego, że mój bardzo dobry przyjaciel tam mieszka i miałabym możliwość pojechać i zobaczyć, to ja się do tego kraju po prostu boję lecieć. Nie podoba mi się to, jaki mamy w tym momencie stosunek ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o relacje Polska-Stany. Przede wszystkim dlatego, że nie podoba mi się wizja wojsk USA na terenie Polski. Przeraża mnie to. Jestem pacyfistką, tak jak wspomniałam wcześniej, nie znoszę przemocy. I sam widok przemocy wojska
policji mnie po prostu nie, że przeraża, bo ja się niewielu rzeczy boję, ale po prostu mnie odrzuca od tego. Jeżeli chodzi o nasze relacje z Unią Europejską, Unia Europejska ma wiele swoich wad i wydaje mi się, że nie mamy na tyle czasu, ja też nie mam na tyle sił, żeby o tym rozmawiać w szerszym znaczeniu, bo o tym to jest godzina, dwie, trzy. No, oczywiście. Ale wydaje mi się, że dobrze by było zachować przyjazne stosunki z naszymi sąsiadami zachodnimi, jeżeli chodzi o Europę, ale nie możemy zapominać o naszych wschodnich sąsiadach, naszych południowych sąsiadach, ponieważ niestety historia ulokowała Polskę w takim miejscu, że my nieważne jak się zmienimy, nieważne jak ewoluujemy, nieważne jak nam się władza zmieni w kraju, my i tak czy siak zawsze będziemy tą taką granicą pomiędzy wschodem i zachodem. Kulturowo, geograficznie, politycznie, gdzieś to zawsze będzie u nas. I dlatego nie możemy się wyprzeć naszych wschodnich sąsiadów i południowych tak samo, bo ja sama jeżdżąc po Bałkanach, łatwiej było mi się dogadać z kimś, przypuśćmy takiej Chorwacji, Serbii, Czarnogórze po polsku, niż w języku angielskim, bo nie znam tamtych języków, mimo tego, że one są bardzo ładne. A generalnie, jaki ty masz pogląd na gospodarkę? Bo mówi, że tak właśnie, no, określa się luźno jako marksistka. A właśnie, jaki jest twój stosunek generalnie do własności prywatnej, do kapitalizmu? Kapitalizmu nie znoszę. Czuję się personalnie ofiarą kapitalizmu, jak w sumie każdy człowiek na tej planecie. Chciałabym jak nie totalnego upaństwowienia wszystkich spółek, korporacji, firm i tak dalej, takich wiesz, większych. Bo to jest ciężkie do zrobienia, do tego trzeba lat. Mimo moich najszczerszych marzeń, to niestety takie zmiany trwają latami. No to wydaje mi się, że na początek ten najwyższy próg podatkowy to jest niezbędny minimum, a jeżeli chodzi o własność prywatną, to powinna być całkowicie zniesiona. I znowu, żeby się ludzie nie burzyli, którzy słuchają, którzy nie do końca wiedzą, własność prywatna to nie jest szczoteczka do zębów, to nie jest telefon komórkowy. Takich rzeczy ludzie wam nie chcą zabierać. Przynajmniej ja nie chcę zabierać. Bo oto też jest wielka, wielka wojna i bitwa, że ludzie myślą o własności prywatnej jako o własności pierwszej potrzeby. Kwestia takiej liberalnej dezinformacji, moim zdaniem, że nawet myślę, się celowo zrównuje jedno z drugim, później pokazuje: o, patrzcie, ci lewacy są szaleni, chcą wam wszystko pozabierać, jeszcze powiedzą, że to dla waszego dobra. No tak. Liberałowie bardzo lubią to powiedzenie, to dla naszego dobra. No tak. Myślę, że w tym momencie można by zrobić krótką przerwę, tak na 5-10 minut, żeby każdy mógł sobie tam na przykład herbatę zaparzyć czy cokolwiek. A po tych 10 minutach, myślę, przejdziemy do pytań od słuchaczy. Czy To będzie odpowiadać coś wielki takiego? spokój. Znaczy tak, jak najbardziej. Ja też chciałabym tylko zaznaczyć, ja nie jestem żadnego rodzaju ekspertką. Nie mam żadnego tytułu naukowego, który uprawniałby mnie do posiadania tytułu ekspertki. Ja mówię tylko właśnie o swoich poglądach, o tym, co ja przeczytałam, o tym, co ja sobie wypracowałam. Więc jeżeli ktoś będzie miał do mnie pytanie, myśląc, że będę w stanie na nie odpowiedzieć, jeżeli to jest jakieś bardzo szczegółowe pytanie, to proszę się wstrzymać. Spoko.
No to wracamy za tak plus minus 10 minut, a w tym momencie zapraszam wszystkich na przerwę muzyczną. I witamy po przerwie muzycznej. Angeliko, jesteś z nami? Tak, tak, jestem. Dobrze, no to powolutku będziemy przychodzić do pytań. Więc pierwsze pytanie bym wziął od Mariusza W. Serdecznie pozdrawiamy. Mariusz W. jest prowadzącym portalu Lewica Narodowa. Pytanie. Jaki towarzyszka ma stosunek do obecnej sytuacji na Białorusi? Partia Razem zajmuje tu stanowisko przeciwko obecnym władzom i za prozachodnią opozycją. Umieszcza na swojej stronie wizerunek Łukaszenki na szubienicy, a Maciej Konieczny robi sobie zdjęcia z Cichanowską. Ja mam stosunek do Białorusi taki, że chciałabym, by w ich kraju rządziła osoba, rządził rząd, który będzie słuchał obywateli. I tak jak ja nie jestem w stanie wypowiedzieć się na temat Białorusi, ponieważ nie jestem Białorusinką, to tak uważam, że reszta polityków, polityczek, którzy nie są Białorusinami, Białorusinkami, też nie powinna wypowiadać na ten temat. Przy czym z racji tego, że ten kraj znajduje się w Europie, w której mamy jakieś tam standardy demokracji, wydaje mi się, że powinniśmy wspierać Białorusinki, Białorusinów w dążeniu do tego, żeby uzyskali władzę w swoim kraju. Demokratyczny sposób, w sposób taki, w którym oni chcą mieć tą władzę w kraju. Ja przyznaję się bez bicia, nie jestem fanką Łukaszenki, nie jestem fanką, jak już wspomniałam dwa razy, przemocy, nadmiernej kontroli nad obywatelami, przede wszystkim wysyłania wojska, policji na swoich własnych obywateli przez to, że protestują. Z tym się absolutnie nie zgadzam. No i cóż mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że jako Polacy, Polki, jedyne co możemy w tym momencie zrobić, to po prostu wspierać obywatelki i obywateli Białorusi. Co też ja staram się robić. Próbowałam się kontaktować z kilkoma dziennikarzami i dziennikarkami, którzy byli na Białorusi. Niestety ten mój kontakt nie był owocny. Tak jak powiedziałam, ja nie jestem ekspertką. Jedyne, co mogę powiedzieć tak od siebie, to to, że jest mi naprawdę niezwykle przykro z tego powodu, że myśleli tak bardzo, że może coś w końcu się zmieni, a znowu zostało im udowodnione, że tak nie będzie. No jeszcze kwestia tego, czy środowiska skupione wokół Cichanowskiej doprowadziłyby do pozytywnych zmian, ale rozumiem. Przejdźmy może do kolejnego pytania. To jest właściwie cała taka dłuższa wypowiedź ze strony użytkownika JAZ1 na YouTubie. Dobrze, że czytasz Marksa. Co dotychczas przeczytałaś i które dzieło myśliciela wywarło na tobie największe wrażenie? Czy w ogóle spróbowałaś przeczytać Kapitał? To chyba już odpowiedziałaś wtedy od razu, że Kapitał był i... Nie odpowiedziałam, ale tak. Przeczytałam Kapitał Marksa dwa razy, ponieważ za pierwszym razem nie zrozumiałam praktycznie nic. No to jest specyficzna książka. Bardzo specyficzna. Wydaje mi się, że pomogło mi to, że czytałam pierwszy raz tą książkę w języku polskim. Nie pamiętam, jakie to było wydawnictwo, jakie to było wydanie, aczkolwiek pamiętam, że była napisana bardzo trudnym językiem. A drugi raz czytałam tę książkę napisaną prostszym językiem, w języku angielskim. I z racji tego, że jestem osobą bilingualną i język angielski znam na poziomie bardzo zaawansowanym,
to miałam tą możliwość po prostu przeczytania jej w innym języku, trochę prostszym, prościej napisaną, i wtedy nie zrozumiałam całości bynajmniej, ale zrozumiałam więcej niż za pierwszym razem. Manifest przeczytałam kilka razy, też w dwóch językach. Czytałam też różne wypowiedzi, listy Marksa. W tym momencie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, które to były. Ani tytułów, ani też dat i do kogo to było. Na pewno były to jakieś listy do Engelsa. Ja mam bardzo słabą pamięć, jeżeli chodzi o pamiętanie nazw. Dlatego ja sobie przypominam, co było treścią, ale jeżeli chodzi o nazwy, tytuły autorów, autorki, to ciężko mi to zapamiętać. Co jest zmorą mojego życia. No ale no, nie jest tak, że tam przeczytałaś dwa artykuły, już jesteś ekspertką od wszystkiego, tylko faktycznie zagłębia się w to tak jakby. No dobrze, to kolejne pytanie, również od JZ-a. Dlaczego usunęłaś symbol sierpa i młota? Ponieważ po rozmowach z reprezentacją góry ode mnie z partii doszłam do wniosku, że być może nie powinnam go tam stawiać. I dla swojego własnego dobra, ponieważ dostawałam naprawdę bardzo dużo niemiłych komentarzy, trochę gróźb, trochę wiadomości prywatnych, stwierdziłam, że tak jak mnie to aż tak bardzo osobiście nie rusza, to jest to niezwykle irytujące i demotywujące dostawanie tego typu wiadomości. Usunęłam troszeczkę, one się ograniczyły i liczę na to, że się trochę bardziej uspokoi. Rozumiem. I trzecie pytanie, ostatnio od JZ-a, obowiązkowe, czyli dlaczego partia Razem ma fioletową flagę jako symbol? Nie mam najmniejszego pojęcia. Partia Razem została założona w 2015 roku, kiedy ja miałam 16 lat. Nie byłam w tej gromadzie założycielskiej. Nie wiem, nie pamiętam, czy kiedykolwiek pytałam się, czy ktoś mi powiedział, dlaczego akurat kolor karmazyn azylinowy, czy coś takiego, tak to idzie, nie pamiętam, ciężka to jest nazwa. Dlaczego akurat ten kolor? Nie wiem, ja tam uważam, że to jest bardzo ładny kolor. Nie wiem, no, ładnie na zdjęciach wygląda, ładne grafiki się z nim robi. Nie wiem, może im się po prostu spodobał taki kolor i tyle. Bo wybór tego koloru często się właśnie spotyka z krytyką na lewicy, że właśnie nie jest czerwony, czyli tak jakby odcinają się właśnie od tej takiej tradycji lewicowej, tradycji lewicy robotniczej i tak dalej. No ale dobrze, zaraz przejdziemy do kolejnego pytania. Jakub Janek na Facebooku pyta, czy zasądzenie członków za lewicowe poglądy i lewicową symbolikę odpowiada cała partia, czy antykomunistyczna grupa rządząca w tej partii pokroju Zandberga czy Koniecznego oraz czy inni członkowie partii razem trzymają stronę sądzonej działaczki? Czy mógłbyś przeczytać jeszcze raz to pytanie, ponieważ nie do końca wyłapałam pierwszego wątku. Czy sądzenie członków za lewicowe poglądy i lewicową symbolikę odpowiada cała partia, czy antykomunistyczna grupa rządząca w tej partii pokroju Zandberga czy Koniecznego? Oraz czy inni członkowie partii razem trzymają stronę sądzonej działaczki? Jeżeli chodzi o tą moją dyscyplinarkę, która dostałam, to ją zasądzą osoby, które są członkami, członkiniami partyjnego sądu koleżeńskiego. Czy ktoś będzie jakoś mieszał w tą moją sprawę z tak zwanej góry? Wątpię w to. Tak jak mówię, tu się włącza mój optymizm. Nie sądzę, że moja partia, w której jestem,
byłaby do tego zdolna, żebyśmy aż tak bardzo naruszali swój własny regulamin, swój własny statut wewnętrznie, by ktoś nie będący członkiem partyjnego sądu koleżeńskiego maczał swoje palce w moim ewentualnym wyroku. Wiadomo, są osoby, które stoją bardziej po stronie tego, żeby mnie, nie wiem, ewentualnie wyrzucić czy skazać w jakiś inny sposób. Ale spotkałam się głównie z bardzo dużym wsparciem, z bardzo dużą ilością głosów pozytywnych kierowanych w moją stronę, broniących mnie od osób, od których się, może nie, że się tego nie spodziewałam, ale nie, nawet nie wiedziałam, że nie wiem, że tam są takie osoby w tej partii, mimo tego, że mam tam gdzieś około 2000 członków i członkiń, to jednak no, nie znam wszystkich osób. Ale po prostu zgłaszały się do mnie przypadkowo osoby ode mnie z partii, pisząc mi: słuchaj, jestem z tobą, wspieram cię, co było naprawdę bardzo niezwykłym i miłym doświadczeniem. No nie zapominajmy, że właśnie no, zarówno partia Razem, jak i generalnie partie polityczne zazwyczaj nie są żadne monolity i może tam znaleźć najróżniejsze charaktery, osobowości i poglądy. Eric Khan również z Facebooka pyta, dlaczego zdecydowała się pozostać w lewicy, pomimo tego, iż ta zabrania prezentować ci się ze swoimi poglądami komunistycznymi. Jestem bardzo ciekaw, z czego to wynika. Ja generalnie nie odczułam tego jako zabronienie, że oni mi zakazują urzeczywistniania moich poglądów czy mówienia o nich, bo tak nie jest. Mimo tego, że spotkała mnie ta cudowna, to spotkało mnie to cudowne w doświadczenie, to zdecydowałam się zostać i póki co decyduję się, żeby zostać, dlatego że ja naprawdę lubię tę partię, lubię osoby, z którymi działam. Mam tutaj w Krakowie naprawdę fantastyczne osoby u mnie w okręgu, z którymi współpracuję od ponad 3 lat i szczerze ciężko byłoby mi to zostawić i przejść gdzieś indziej. Ale też dlatego, że uważam, że partia Razem, mimo tego, że, przepraszam, Lewica Razem, mimo swoich umiarkowanych poglądów, do których ja nie do końca jakby wykraczam poza nie, to z czysto też takiej mojej ambicji politycznej, jeżeli się utrzyma, no to będzie mi w stanie, przypuśćmy, za te 7 lat zagwarantować mandat, co bym chciała mieć. Tutaj dalej Hubert Pormacki pyta, to jest w zasadzie chyba kontynuację tego tematu, to zadecydujesz, czy chcesz odpowiadać jeszcze na to, czy to będzie po prostu powtórka z tego, co przed chwilą powiedziałaś. Czy dalej przyszłość wiążesz z Młodymi Razem? Jak wygląda twoje uczestnictwo w działaniach młodzieżówki już po aferze z sierpem i młotem? Proszę pani, jak odpowiedziałaś. Nie działam w młodzieżówce. O. No to jestem koordynatorką z ramienia partii młodzieżówki. Taką mam rolę w zarządzie okręgu, jedną z kilku. Ale nie, ja nigdy nie działałam w Młodzieży Razem i nie działam w młodzieżówce. Momencik. To już było. Jeszcze jedno takie pytanie widziałem. O, użytkownik Formby pyta,
Nie możemy mieć radykalnej lewicy, bo wszechobecna jest propaganda prawicowych czubów o gugolach ofiar, którą ty zresztą wspierasz marudzeniem o towarzyszu Stalinie. Nie było prawdziwego komunizmu, ale był prawdziwy socjalizm. Na pewno do 1956 później można mieć wątpliwości. Tak, gdzie to pytanie? Bo nie do końca... A, znaczy generalnie ten, rozumiem, że Formby zarzucił taką tezę, że właśnie mówiłaś, że nie możemy mieć radykalnej lewicy, bo wszechobecna jest propaganda prawicowa, ale z drugiej strony, że ty też się w nią niejako włączasz, mówiąc o tych miliardach stalinowskich ofiar i tak dalej. A ja nie powiedziałam ani słowa o miliardzie stalinowskich ofiar. Powiedziałam o ludobójstwie. Aha. A to możesz generalnie tak w skrócie, ale tak rozwinąć ten temat może, o co ci konkretnie chodziło. Bo najwyraźniej doszło do jakiegoś właśnie niezrozumienia. Ja nie wspieram retoryki prawicowej. Szczerze, nigdy w życiu nikt mi czegoś takiego nie zarzucił. Dlatego jestem troszeczkę w wielkim szoku. Nie wiem, czy mam uznać to za swoją delikatną ujmę na honorze. Ja tylko powiedziałam w swoim tweetie, że nie będę wspierać ludobójstwa. Mhm. Chyba nie dokopię się do swojego tweeta z tamtego dnia. Myślę, że mi chodziło też bardziej ten, jak teraz mówiłaś, że właśnie nie było prawdziwego komunizmu jeszcze, że tam odcinasz się od Stalina i Mao. Że może bardziej tak. O to chodzi. Mhm. Tak, odcinam się od tego, dlatego że ja jestem pacyfistką. Mhm. Ja osobiście nie lubię przemocy. Nie życzę nikomu źle, nawet największym przeciwnikom politycznym, nawet przypuśćmy takiej Kai Godek, której nie lubię. Nie zgadzam się absolutnie z jej poglądami politycznymi. Nie zgadzam się z tym, że ona chce totalnego zakazu aborcji. Nie wiem, z takim Jarosławem Kaczyńskim też się nie zgadzam, też go nie lubię. Z Krzysztofem Bosakiem tak samo, ale mnie osobiście nigdy nie przyszłoby do głowy, by życzyć komuś źle. By sprowadzać na taką osobę, mimo że jest moim przeciwnikiem politycznym, jakąś przykrość, jakąś tragedię, czy nie wiem, czy no... Odwołując się już do przykładu historycznego, do zrobienia takiej tak zwanej czystki stalinowskiej. Ja nie jestem tego typu osobą. Są osoby, które są jeszcze bardziej radykalne ode mnie. Nie wiem, czy są u mnie w partii takie osoby, bo też się nie dotywałam nigdy na ten temat, ale w Polsce są jeszcze bardziej radykalniejsze osoby. Ja po prostu zawsze to mówiłam. Zawsze będę mówić, że ja jestem radykalnie lewicową osobą, ale przemocy i terroru nad mniejszościami, czy to będzie mniejszość polityczna, jeżeli kiedyś dojdzie do tego, że prawica będzie mniejszością polityczną, nigdy nie będę wspierać. I dlatego się odcinam od osób, które chcąc, nie chcąc dokonywały tego, czego ja nie znoszę. No okej, okay, rozumiem. Myślę, że to rozwiało wątpliwości. Chociaż właśnie z tego, co widzę, sam temat Stalina i tak dalej został dobrze podłapany przez słuchaczy, ponieważ na przykład Grafenin pisze, to nie jest pytanie, a nie, jest troszeczkę, przepraszam bardzo. Towarzyszko prosiło o niezadawanie bardzo rozbudowanych i trudnych pytań, dlatego tylko zapytam, czy przeczyta artykuł autorstwa towarzysza w Komunizmie 24 i mojego z odrodzenie.fr. Bardzo zachęcam, tym bardziej, że do wszystkich danych zostały dodane przypisy. Składam wyrazy współczucia z powodu groźb na mediach społecznościowych, z powodu emocji z sierpem i młotem. Inni, że Grafenin dał link do jego wspólnego artykułu właśnie, gdzie obalany jest mit milionów ofiar komunizmu, chociaż już właśnie, jak wspomniałaś, choć bardziej nie tyle o mit ofiar komunizmu, co właśnie generalnie twoje podejście do przemocy w polityce, że tak powiem.
Tak, wspomniałam na ten, o tym trochę. Myślę, że przeczytam. Nie obiecuję, że to będzie jakoś szybko, bo ostatnio mam bardzo mało czasu. I bardzo bym prosiła o przesłanie tutaj redaktora tego linku. Myślę, że jakby będzie to ciekawa lektura. A co do jeszcze dementowania tego mitu na temat setki milionu ofiar komunizmu, to jest taki ciekawy fakt mówiący o tym, że ta książka, do której się odwołują te osoby, które mówią, że było 100 milionów ofiar komunizmu, to jest czarna książka komunizmu, której się wyparł każdy autor poza jednym. Mhm. Było ich bodajże 20 paru, czy coś takiego. I jeżeli to nie świadczy o nieprawidłowości, o po prostu bredniach, które są pisane w tej książce, skoro każdy autor poza jednym, który do tej pory tkwi w swoim, wyparł się tej książki i jej treści, to ja już nie wiem co. Mm-hmm. No, kwestia właśnie tam czarnej księgi komunizmu to jest właściwie wierzchołek góry lodowej. Jak dalej pogrzebiemy, na przykład jest książka Archipelag Gułag, no to po pierwsze Archipelag Gułag nie jest na faktach, tylko to jest tam fikcja polityczna, że tak powiem. To jest raz, a po drugie autor jakoś tak podejrzanie ciepło mówi na przykład o nacjonalistach ukraińskich, których rola w czasie II wojny światowej polegała m.in. na krwawym pacyfikowaniu Powstania Warszawskiego, więc no, takich smaczków jest dużo, dużo więcej, jeśli chodzi o książki antykomunistyczne. Zaraz do następnego pytania przejdę. O. Grzesiek Matuszewski. Pytanie. Co towarzyszka sądzi na temat samorządności robotniczej? Czy uważasz, że partie lewicowe, w tym Lewica Razem, powinny współpracować ze związkami zawodowymi w celu realizacji idei socjalistycznych? Tak, uważam, że partie polityczne, w tym Lewica Razem, powinna współpracować z związkami zawodowymi. Na przykład tutaj w Krakowie mamy teraz... Przepraszam bardzo. Mhm. Teraz w Krakowie mamy akcję ze z hutą metalurgiczną, przepraszam, gdzie właśnie zostaną zwolnieni pracownicy. Zostaną zwolnieni pracownicy, bo to jest tam jest 650 osób i wytworzył się albo był tam, tego już nie jestem pewna, proszę mnie nie cytować, związek zawodowy, czy część z nich należała do związku zawodowego i my oferujemy im jakieś tam wsparcie z ramienia naszej posłanki Darii Gosek-Popiołek i też z ramienia partii Lewica Razem. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy głębiej współpracowali z różnymi związkami zawodowymi, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy słuchali ich przede wszystkim, tego, czego oni by chcieli, czego te związki by chciały. A dopiero później jakby dopowiadali swoje własne 10 groszy, ponieważ no, ta lewica jest taka trochę wielkomiastowa teraz. I ja to całkowicie dobrze rozumiem i dobrze to dostrzegam, bo ja sama pochodzę z drugiego największego miasta w Polsce. Tu się obracam i nie ma co się dziwić, że taki mieszkaniec, przypuśćmy wsi, która ma 300 tam obywateli, boże, 300 mieszkańców, nie rozumie tej lewicy, kiedy my nie mówimy ich językiem. Tak samo jest ze związkami zawodowymi. Ciężko im zrozumieć, ja absolutnie nie twierdzę, że to są niedoedukowane osoby, czy nie wiem, czy nie, przypuśćmy, nie są w stanie zrozumieć tam jakichś, nie wiem, zawiłych znaczeń czy słów. Absolutnie to nie jest to, co ja twierdzę. Tylko my mamy w Lewicy taką tendencję do zwracania się do
takiej średniej klasy z dużych miast. Szczególnie myślę, kiedy chodzi o tematy około LGBT, to właściwie jeśli się nie czytało nic przedtem o tym, to zupełnie w innym języku tacy ludzie mówią. Często nawet jakieś anglicyzmy i tak dalej są zapożyczane, co nie? Tak, tak. I to jest coś, czego ja na przykład nie lubię w Wiośnie, czy ja nie wiem, czy oni się jeszcze tak nazywają, że oprócz tego, że rzucają wszędzie tą tęczę i kryzys klimatyczny, który jest bardzo ważny, to ta partia nie jest w stanie zaproponować nic. Przynajmniej ja czytając ich program polityczny, no tego nie ma. W sensie oni coś tam piszą, jakiś tam delikat, tam wyższe podatki, coś tam, jakieś, nie wiem, parki, matki, dzieci, przedszkola, szkoły, edukacja i tak fajnie, ale patrząc się na ich social media, na to, jakie oni mają wypowiedzi, w jakie sprawy się głównie angażują, to ja, będąc lesbijką, chcąc kiedyś wziąć ślub w tym kraju, zaczynam nienawidzić tej tęczy przez to, że oni ją wszędzie wrzucają. I ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest niezwykle ironiczne, ale ja już mam tego dosyć, kiedy to mnie dotyczy. No, ja powiem tylko, że też do osób heteroseksualnych się nie zaliczam i ja też tą tęczą czasami jest problem, ponieważ pod tym symbolem no, różne środowiska idą. Szczególnie jest to widoczne na tych warszawskich paradach równości, to któraś działaczka anarchistyczna, bodajże z transgresów, zrobiła taką fajną listę kiedyś, gdzie wypisała wszystkie te wielkie korporacje, co tam mają jakieś swoje stanowiska w tej paradzie równości i po prostu wypisała jakieś zbrodnie tych korporacji, które tam no, zaczynało się od jakichś tam rzeczy typu tworzą oprogramowanie dla amerykańskiego rządu, żeby on tam szpiegował obywateli, a kończyło się na przykład finansowaniu szwadronów śmierci w Ameryce Południowej, które mordowały działaczy związkowych. Więc no również miewą problemy z tą tęczą. Korporacjom nie można nigdy ufać. Tak jest. To jest zdanie, które zawsze będę powtarzać. Jeszcze się pojawiło generalnie wiele pytań. Jeszcze się tylko dopytam, czy ty masz czas generalnie? Bo jeszcze się parę pytań pojawiło. Wiesz co, ja niby mam czas, ale mój tata do mnie dzwonił po tym proteście i wydaje mi się, że powinnam do niego dzwonić. To... Tak więc tak to w pół domyślę, że spokojnie możemy, ale... Spoko, to raczej się wyrobimy, myślę. Najwyżej możesz krzyczeć, już mamy dosyć, to skończymy audycję. Dobrze, to towarzysz Mirosław pyta, czy komunizm to bardziej cel dzieci klasy średniej, a może prawdziwie upodlonych w systemie zła i w zysku w kapitalizmie? Proszę o osobiste, subiektywne odczucia. To też już chyba odrobinę odnosiłaś do tego. Tak, ja jestem dzieckiem klasy średniej i nie mogę się wypowiadać za innych, aczkolwiek moja rodzina jest rodziną pracowniczą, mój dziadek, mój pradziadek pracowali na hucie, mój tata swego czasu też. Później poszedł na studia i został informatykiem. Moja babcia przez bardzo długi okres czasu była panią sprzątającą w szpitalu i ja wywodzę się z rodziny, która pracowała pracą fizyczną i ja niesamowicie doceniam osoby, które wykonują tę pracę fizyczną i chciałabym, żeby mieli zapewnione lepsze warunki, żeby byli szanowani, żeby ich praca była doceniana i szanowana i opłacana tak, jak powinna być opłacana. Mimo tego, że ja osobiście no nie chciałabym wykonywać takiej pracy. Gdzieś tam kiedyś mi się uwidziało jakieś nastolatce, kiedy moje koleżanki rozmawiały o serialach, o filmach. Nie mówię, że ja o tym nie rozmawiałam. O jakichś gwiazdach, celebrytach. Mnie się uwidziała polityka. No i tak już siedzi we mnie ta polityka od tych 6-7 lat. No i nie jest w stanie mi wyjść z tej głowy. Jeszcze są pytania.
towarzysz Rafał. Jako osoba identyfikująca się jako skrajnie lewicowa, jak towarzyszka Angelika odnosi się do idei rewolucji? Powiem tak. Rewolucja prędzej czy później będzie potrzebna. Jeżeli będzie to rewolucja w moją, w dobrą stronę, to będę ją wspierać, ale jako przeciwniczka przemocy, którą no, historycznie i po prostu doświadczeniowo można powiedzieć, że zawsze niesie za sobą przemoc. No nie wiem, jak to przeżyję. Przeżyć, może będę musiała przeżyć to jakoś, o ile oczywiście stanie się za mojego życia. Ale no ja nie jestem osobą, która byłaby w stanie kiedykolwiek kogoś skrzywdzić i też nie będę zachęcać nikogo do tego. Rewolucję wspierać będę, ale mam nadzieję, że z jakichś takich bardzo pokojowych, pacyfistycznych, że tak powiem, siedzeń. O, no nie wiem, no jak to powiedzieć. Właśnie kwestia pacyfizmu i przemocy teraz się pojawiła w paru pytaniach. One są niejako powiązane ze sobą, tu już się może odczytam jednocześnie. Z powrotem Formi napisał, że nie wolno nikogo bić, nawet jak burżuj do ciebie strzela. I to jest... on tam pisze dalej... Jeżeli burżuj by cię bił, czy strzelał podczas strajku, to byś siedziała bezczynnie, bo pacyfizm? Oraz jeszcze użytkownik JAZ, jeśli go znajdę. Albo ty na razie może na to odpowiedz, a ja będę szukał. Nie, ponieważ tak jak nie lubię przemocy, to też nie mogę, w życiu bym nie pozwoliła sobie na bycie ofiarą. I będę bronić własnej osoby, będę bronić też innych osób. Mimo tego, że nie wiem, ja nie jestem osobą o wielkiej sile fizycznej, czy nie mam jakiejś tam dobrej koordynacji ruchu, czy coś takiego i nigdy w życiu na nikogo nie podniosłam ręki, więc ja nawet nie wiem, jak się to robi. I nigdy całe szczęście też nie byłam ofiarą przemocy fizycznej w moją stronę. Więc też nie wiem do końca, jak to wygląda, ale nie pozwoliłabym sobie być ofiarą, ani żeby ktokolwiek stał się ofiarą stojąc obok mnie. I broniłabym siebie i takich osób. W mało efektywne podejrzewam, ale w jakiś sposób który bym miała tak. Dobrze, to teraz jeszcze będą dwa pytania, już zupełnie ostatnie. Jak mówiłem, JAZ napisał, skoro czytałaś Marksa, to chyba wiesz, że twoim wrogiem nie jest opozycja polityczna, tylko kapitaliści. W jaki sposób zamierzasz więc walczyć z kontrrewolucją? Nie znasz wypowiedzi Elona Muska? Obalimy kogo chcemy, pogódźcie się z tym. No i obalili Moralesa, mordując setki osób w Boliwii. A ja sobie zdaję z tego sprawę, że naszym wrogiem, znaczy moim wrogiem jest kapitalizm i kapitaliści. I bardzo dobrze znam te słowa Elona Muska, który potem był w szoku z wynikiem tych wyborów w Boliwii. No cóż, no skończy się wykorzystywanie boliwijskich pracowników i boliwijskich kopalni na jego fantazję. Mnie się bardzo podobają te słowa, które Marx powiedział, że ostatniego kapitalistę, którego powiesimy, to będzie ten, który sprzedał nam liny. Co do jego wykonania, to ja to tak troszeczkę bardziej filozoficznie podchodzę do tego cytatu. Mianowicie, tak jak powiedziałam, ja nie wspieram przemocy i nigdy przemocy wspierać nie będę, ale prędzej czy później ludzie się zbuntują. Ludzie będą mieli dość, już mają dość tego, że jesteśmy wyzyskiwani przez setkę najbogatszych ludzi na świecie, kiedy oni po prostu zarabiają, tak ile to było, w przeciągu pandemii zarobili chyba 90 czy tam 190 miliardów,
Jakoś taką właśnie absurdalną liczbę widziałem to. To jest niepojęte, że w momencie, kiedy ludzie umierają, bo nie mają dostępu do wody, do jedzenia, do środków odkażających, są zwalniani z pracy. Jeżeli dobrze coś mi się pamięta, to 30 milionów Amerykaninów straciło pracę. To ludzie widząc to, że ci ludzie się tylko bogacą jeszcze bardziej podczas ludzkich, światowych nieszczęść, to w końcu to doprowadzi do tego, że będą masowe protesty. Ja sama będę je organizować, sama będę je wspierać, ponieważ sama, mimo tego, że jestem niezwykle uprzywilejowaną osobą, bo jestem białą cispłciową kobietą, która mieszka w kraju europejskim, która pochodzi z klasy średniej, która w tym momencie zdobywa wykształcenie wyższe. I marzy mi się kiedyś tytuł doktorski. To jest takie moje prywatne marzenie. To wiemy, że jest tyle osób w Polsce, w mojej okolicy, w mojej rodzinie, wśród moich znajomych i przyjaciół, którzy nie mają takiej możliwości, nie mają takich przywilejów, jeżeli chodzi o pochodzenie, jeżeli chodzi o zarobki, jeżeli chodzi o swoją tożsamość płciową. Bo ja nawet patrząc, idąc przez ulicę, nie wyglądam jak stereotypowa lesbijka, więc jeżeli chodzi o homofobię i hate crime, to też mnie mało co dotyka. Ale jest tyle osób, które nie mają takiego przywileju i ja sobie nie wyobrażam nie stać na równi z nimi. I ostatnie pytanie dzisiaj od towarzysza Michała. Pytanie. Maciej Konieczny pojechał do Boliwii i krytykuje amerykański imperializm w tamtym regionie. Dlaczego ten sam Konieczny i Partia Razem wspierają amerykański imperializm w Europie Wschodniej? Tu rozumiem jest pytanie właśnie o kwestie około białoruskie i tym podobne. Nie rozumiem. Znaczy, nie, ja nie wiem, czy przypadkiem są jakieś takie pewne różnice w postrzeganiu tego imperializmu, który jest w Ameryce Latynoskiej, a pomiędzy tym, który jest tutaj, w Polsce, przypuśćmy. Bo tam, jak widzimy, że jest jakiś protest, czy nie wiem, jakieś właśnie są wybory i jest zagrożenie, że Ameryka może ingerować w demokratycznie wybranego przedstawiciela narodu, czy nie są jakieś protesty, to od razu jest o nie, bo amerykański imperializm, nie. A w momencie, kiedy oni robią to samo u nas w Europie, to niby jest to w porządku, bo jesteśmy w cudzysłowie sojusznikami. Ale sojusznikami w czym? Ja tego nie do końca rozumiem, bo moja nienawiść do Stanów Zjednoczonych, dobra, może nienawiść to jest bardzo duże słowo, wyjątkowo mocne w tym przypadku. No, wygląda tak, że ja po prostu okej, cieszę się, że mam możliwość, nie wiem, korzystania z social media, od których jestem uzależniona, jak prawie każda młoda osoba w Polsce i na świecie, która ma dostęp do internetu, technologii i tak dalej. No to myślę, że gdyby tych Stanów Zjednoczonych nie było, albo gdyby były w trochę innej formie, to wcale nie byłoby tak, że świat by się załamał. I no, nie podoba mi się, co tam się dzieje. Nie podoba mi się ich rządy, nie podoba mi się ten tak ogromny kapitalizm, który w tym momencie rządzi ich całym państwem, ich politykami i tak dalej. I tak jak trzeba negować, nie zgadzać się z tym, z tą ingerencją Stanów w kraje, które teraz są podczas procesu dekolonizacyjnego, to tak samo nie możemy zgadzać się w ich ingerencję na terenie Europy, na terenie Polski. Bo to jest dokładnie ta sama ingerencja.
Oni po prostu chcą mieć nad nami kontrolę. I tyle. To, że u nas to ładniej wygląda i jest ładniej to opisane, jest ta otoczka wspomagania, solidarności, współpracy, bo NATO, bo coś tam, to nie zmienia faktu, że to jest dokładnie ta sama ingerencja, ta sama kontrola, która jest w tych miejscach, o których też słyszymy. Taki Boliwii na przykład. Mhm. No dobrze, zbliża się w 10:30. Bardzo Ci dziękuję za to, że postanowiłaś u nas wystąpić. Dziękuję Ci za generalnie całą Twoją wypowiedź, za Twoje odpowiedzi. I co? Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś usłyszymy na antenie radia. Ja również dziękuję za zaproszenie i za przyjemną rozmowę i też mam nadzieję, że to nie był mój ostatni raz. Mhm. I dziękujemy oczywiście również słuchaczom za to, że z nami byli i włączyli się w tę dyskusję. Więc dziękuję jeszcze raz.